drugiej. I słuchajcie, kochani, teraz wytłumaczę, na czym będzie polegała nasza zabawa. Ola przeczyta wam bajkę. Lubicie chyba bajki, prawda? No jasne, wszyscy lubią bajki. Tym bardziej, jak ta dziewczyna je czyta. Ale żeby było tak ciekawie, słuchajcie. Nie za dużo, nie za dużo, nie za dużo. Każdy będzie odgrywał jakąś postać w tej bajce. Zaczniemy może od tego rzędu. Pan na końcu będzie tatą. Pani będzie mamą. No tutaj pani jako trzecia z kolei będzie musiała... Możliwe, że pani kiedykolwiek być mężczyzną. Będzie pani mężczyzną, a mianowicie Jackiem. Proszę pamiętać, bo to jest bardzo ważne, kto kim w tej bajce zostaje. Czyli pani jest Jackiem. Pani, tak się śmiała, zostanie Witkiem. Pani jest Agatką. A pani jest Słoniem. Pani Reksię. Czyli może przypomnę jeszcze. Pierwsze osoby tata. Drugie osoby mama. Trzecie osoby Jacek. Czwarta osoba z jednej i drugiej strony Witek. Później Agatka. Tak można się przywitać dokładnie. Słoń. Słoniki podały sobie trąbę, ale jest fajnie. I Reksio. Reksio. I słuchajcie, żeby było całkiem wesoło, jeżeli ktoś usłyszy swoje imię, zrywa się z krzesła, robi kółeczko i siada na swoim miejscu. A kto wygra, to się okaże. Wszyscy! Nie ma przegranek. Tak jest, wszyscy wygrają. W niedzielę rano tata powiedział. Do naszego miasta przyjeżdża cyrk. Może pójdziemy na przedstawienie. Świetnie, zawołał Jacek. Bardzo chciałbym zobaczyć słonia. Małpy też są bardzo ciekawe. Powiedziała mama. Ale do cyrku pójdziemy wszyscy. Powiedział tata, a mama go poparła. Następnego dnia tata. Wszyscy poszli do cyrku. Zabawa była wspaniała. Najpierw występowały małpy. Potem tygrysy. Był też klaun. Jednak dzieci. Dzieci! Jacek Wika. Zaczęły się już niecierpliwić, że wciąż nie ma słonia. Ja chcę słonia. Powiedział Witek.
a ja chcę lody, powiedział tata. Rodzice spojrzeli na siebie porozumiewawczo, a dzieci czekały i czekały tylko na słonia. A słonia nie było. W końcu przedstawienie dobiegło końca i trzeba było wracać do domu. Wszyscy wybiegli razem. Bardzo zawiedzeni. Wieczór mu skończyłby się smutno, gdyby nie Reksio. Merdający ogonem i witający całą rodzinę. Cała rodzina. Dziękujemy pięknie. A teraz tak fajnie się bawiliście, że może jeszcze raz to będzie przyciągnięcie. No teraz muszę ogłosić zwycięzców. Ja myślę, że tak wszyscy pięknie się bawili, tak wszyscy się starali, że wszyscy zostajecie zwycięzcami. Duże brawa.